Witam w Altap Akademii. W kolejnym odcinku z cyklu porady użytkowe SAP Business One zaprezentuję Państwu funkcję pomocy kontekstowej w języku polskim. SAP Business One jest systemem niezwykle przyjaznym użytkownikowi. Udostępnia m.in. funkcję helpa kontekstowego w języku polskim, co znacznie ułatwia pracę, szczególnie nowym użytkownikom systemu. Dostęp do instrukcji możliwy jest zarówno z poziomu menu, jak i poprzez skrót klawiaturowy. Aby skorzystać z pomocy, wybieram z górnego menu Pomoc, Dokumentacja, Pomoc online. Dostęp do niezbędnych informacji dotyczących mojej wersji SAP Business One. Help jest również dostępny kontekstowo. Jeżeli pracuję na konkretnym dokumencie, na przykład na zleceniu sprzedaży, mogę wybrać skrót klawiaturowy F1 lub z menu górnego. Pomoc, dokumentacja, pomoc kontekstowa. Otrzymam wówczas pełną informację o obiekcie, które aktualnie mam otwarte. Co więcej, mogę uzyskać informacje opisujące konkretne pole na dokumencie, wybierając skrót klawiaturowy Shift F1 lub z menu górnego Pomoc, Dokumentacja, Pomoc bezpośrednia. Na ekranie pojawi się szczegółowa informacja z objaśnieniem pola, na którym ustawiony jest kursor. W tym przypadku kursor ustawiłam na dacie dostawy. Istnieje również możliwość wyboru języka pomocy, co jest istotne np. dla firm zatrudniających pracowników obcojęzycznych. W menu górnym wybieram Pomoc, Dokumentacja, Ustawienia pomocy. I z dostępnej listy wybieram odpowiedni język. Podsumowując, w SAP Business One użytkownik otrzymuje szczegółowy, kontekstowy przewodnik i instrukcję obsługi programu w wybranym przez siebie języku. Wybierając opcję Pomoc kontekstowa, otrzymujemy precyzyjną informację i wsparcie, jak korzystać z programu SAP Business One. Zapraszam do oglądania pozostałych porad użytkowych w SAP Business One na kanale Altap Channel.